pilnie. I taka uwaga, prawda, pan poseł Joński, my go pamiętamy z tą pizzą, jak szedł w stronę tak zwanych uchodźców, to był lipiec, sierpień 2021 roku, pamiętamy go z ilustracji stadionu na 10, stadionu narodowego, tam gdzie był szpital, mój przecież właśnie skończyła się pandemia, przy czym 3 dni później kolejne setki, jeśli nie tysiące zachorowań i tak dalej, chyba jego kariera publiczna zaczęła się od wywiadu w Sejmie, kiedy to określił datę powstania warszawskiego gdzieś na lata 80. Potem jako członek SLD był, dostał pracę, bo nie dostał się do Sejmu na stadionie w Łodzi, a tu proszę, poważny polityk i ci politycy tak nam rosną, poważnieją i z tym pytaniem, z obserwacją zwracam się do profesora Henryka Dumańskiego, który jest w naszym studiu. No, widzimy ich ze strony, z których do tej pory nie znaliśmy. Wejście na stanowisko władzy zmienia człowieka, nawet jeżeli w gruncie rzeczy charakter pozostaje ten sam, osobowość, nawet być może światopogląd, ale no władza czyni człowieka osobą reprezentującą władzę i nawet wymusza pewne zachowania, których do tej pory nawet nie były kojarzone z postacią, z panem Jońskim. To na granicy z panem Szczerbą, jak oni szli z wyciągniętymi rękami tam z tą żywnością. To chyba większość społeczeństwa polskiego to zapamiętało i taki wizerunek i teraz prawdopodobnie zastanawiają się, jak to jest możliwe, ale jest to możliwe. Ta zmiana, którą przed chwilą obserwowaliśmy w jego wystąpieniach, niezwykle poważny człowiek, więc, ale jest to możliwe, bo to jest taka prawidłowość, jak się wydaje. W związku z czym... A to też dobrze świadczy z drugiej strony o polityku, że jest na tyle giętki, że potrafi się do różnych ról dostosować. Nie dotyczy to wszystkich. Jeżeli już tak wchodzimy w takie prawidłowości ogólne, nie dotyczy to na przykład pana Hołowni. Pan Hołownia nie wszedł jeszcze do końca w rolę polityka, prawdopodobnie dlatego, że nie chce wejść, bo wie, że jego głównym atutem to jest bycie postrzeganym jako ktoś z zewnątrz. Na tym polegają jego zalety w opinii społecznej. Tak mu się przynajmniej tak się wydaje i póki co to nie traci ani na popularności, a również prawdopodobnie nie traci na autorytecie, takim autorytecie w sensie politycznym, w sensie przyciągania do siebie części elektoratu. Także to nie jest prawidłowość najogólniejsza, natomiast jednak pan Joński od początku właściwie prawdopodobnie wszedł na ten tor kariery politycznej, w przeciwieństwie do pana Hołowni, i dlatego to się sprawdza. Mm-hmm. Pan Hołownia prowadzi w Sejmie swój stand-up i show, to widać bardzo wyraźnie, polegający głównie na tym, że on tutaj wesołek z TVN-u przycina pisowców, komentuje ich wypowiedzi, odbiera głos i tak dalej. Przy czym robi to człowiek bez jakby żadnych osiągnięć w sferze kierowania czymkolwiek, stworzenia jakichkolwiek struktur, bycia jakimkolwiek politykiem. Nie był nawet radnym chyba nigdzie, prawda? Natomiast tylko i wyłącznie ta kariera jest medialna i do tego nie poparta żadnym wykształceniem, bo studiów też mu się nie udało skończyć, a poucza, gasi, tutaj atakuje ludzi wielokrotnie starszych od siebie, często rodzicami mogliby mu być i przede wszystkim znacznie bardziej wykształconych i doświadczonych. Nawet jeśli chodzi o te sprawy państwowe, to Jarosław Kaczyński dobry przykład. Człowiek 30 lat w parlamencie naprawdę zna procedury i wie, jak je stosować. Nie może to trwać wiecznie, taką hipotezę bym sformułował, aczkolwiek to jest zastanawiające, bo to trwa od 5 lat w gruncie rzeczy, od wyborów prezydenckich i warto podkreślić, warto zwrócić uwagę, że on się lokuje najwyżej w tej chwili w hierarchii zaufania. Tak jak się to pytanie formułuje i zadaje respondentom, Hołownia wysunął się na pierwsze miejsce, nawet wyprzedził pana prezydenta, co nie jest oczywiście zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w tej chwili jest w obozie rządzącym. To jest taka prawidłowość, że w gruncie rzeczy respondenci tak definiują zaufanie, kiedy pyta się ich o zaufanie dla polityków. Także to nie jest dziwne, ale to jest o tyle specyficzny przypadek postaci pana Hołowni, że on jeszcze nie wszedł w rolę polityka. No to już mówiliśmy o tym, ale była taka, jak on się tylko pojawił i zaczął te występy, które niektórzy złośliwi, ja może niekoniecznie do nich należę, nazywają pajacowaniem, że to się szybko wyczerpie, że ta formuła się jednak znudzi, że no, ile można, nie? Tego samego. Tak, tutaj działa prawo marginalnej użyteczności, że
do pewnego stopnia przyrost, każdy przyrost tego typu zachowań, czy powtarzanie w tym przypadku tego typu zachowań musi dojść do takiego punktu maksymalnego, krańcowego, gdzie następuje obniżenie. Musi coś takiego nastąpić również w przypadku pana Hołowni. Aczkolwiek pan Hołownia, on nie chce się nauczyć jakby tej roli polityka, albo może nawet nie umie. Prawdopodobnie nie. Czyli taka rola polityki ludyczna, to od razu, bo często się mówi, że to ludowe, nie, przepraszam, że ludyczne to ludens, czyli bawię się. Zabawowy, że rozrywka, tak, że również w Sejmie można oglądać, nie wiem, walki kobiet w kisielu, a można w Sejmie zobaczyć, jak przycina przeciwników znienawidzonych nasz kochany Dlatego Szymuś. Można powiedzieć, że to zaufanie to między innymi, elementem tego zaufania to jest popularność. To nie jest to zaufanie klasyczne, że można, że jakaś postać polityczna gwarantuje realizację na przykład swoich decyzji, czy realizację jakiejś polityki, tylko jest to coś, co przyciąga uwagę. Jak przyciąga uwagę, no to na pytanie respondenta, czy ma zaufanie, mówię, no tak, no stale jest taki sam. To kolejny element zabawowy. My w naszej stacji śledzimy losy uwięzionych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Wąsik, tutaj na tej koszulce, w oknie i numer celi. Mariusz Kamiński w Radomiu. Minister Bodnar odmawia wypuszczenia ich natychmiastowego z więzienia. No i ja rozumiem, że badania opinii publicznej pokazują, że ta gawieć w sumie to lubi, jej się to podoba. Czyli gnębienie byłych ministrów, wsadzenie do więzienia, a macie, cierpcie teraz. No między innymi dzięki temu, że próbuje się ich zdefiniować jako kryminalistów, nie tylko jako takich, którzy zasłużyli na to, żeby odsiedzieć 2 lata, ale również ludzi reprezentujących no właśnie taką kategorię społeczną, która była podatna za rządów PiS-u. A to jest właściwie te 2 przypadki, to jest dobra ilustracja polityki realizowanej w tej chwili przez obóz rządzący, że oni chcą jakby jak najszybciej wyeliminować ludzi niebezpiecznych, a nie da się każdego osądzić czy wsadzić do więzienia, więc ci 2 jakby reprezentują, są symbolami tej polityki, niegodziwej polityki Prawa i Sprawiedliwości prowadzonej 2015 roku i próbują koniec to... Koniec cudzysłowu, tak? No, oczywiście cały czas mówię w tym kontekście zdefiniowania tej sytuacji, realizowania takiej, narzucania tego typu interpretacji, tak żeby ludzie, żebyśmy sobie to przyswoili i nie zapomnieli to, co od kilku miesięcy jest przynajmniej przedstawiane w ten sposób przez obóz rządzący. Więc panowie Wąsik, Kamiński również reprezentują to. Aczkolwiek znowu to jest taka polityka krótkookresowa, która na pewno raczej się nie sprawdzi, ponieważ no, ludzie, którzy poszli do więzienia, są utożsamiani z walką z korupcją, walką z tymi patologiami, a równocześnie sprawa jest skomplikowana, bo... Mamy dramat ich rząd, który tutaj śledzimy. No ta akcja raczej narasta i ja zastanawiam się, czy jest jakieś tutaj porównanie. Będziemy o tym mówić za chwileczkę, a teraz, proszę państwa, łączymy się z Janem Przemyłskim, który jest w Sejmie i śledził tą komisję, w której no, występował i oskarżał PiS pan Wypij. Janku, jak to wyglądało od strony kulis? Dzień dobry. Tak, dzisiaj pierwszym świadkiem przesłuchiwanym przez komisję jest były poseł Porozumienia, były bliski współpracownik Jarosława Gowina, Michał Wypij. Pan poseł Wypił, pan były poseł Wypił, dlatego że on startował w ostatnich wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej, ale nie uzyskał mandatu. Pan były poseł dzisiaj odpowiadał na pytania komisji. Bardzo dużo było, co ciekawe, o Mariuszu Kamińskim, dlatego że pan były poseł mówił o spotkaniach w domu Mateusza Morawieckiego, w których uczestniczył też Mariusz Kamiński. Powiedział, że Mariusz Kamiński podczas jednego z takich spotkań miał wpaść w furię. Co się później okazało, ciekawe były pytania pana jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące relacji
relacji z ojcem i relacji ojca Michała Wypija i całego jego stosunku do tej sprawy. Okazuje się, że ojciec Michała Wypija był wcześniej funkcjonariuszem służb państwowych, między innymi ABW. Jak się dowiedzieliśmy, on był skonfliktowany z Mariuszem Kamińskim. Między innymi miał przez to odejść ze służby. Padło też pytanie o pewną książkę. Książkę, której autorem, jednym z autorów jest Jan Piński. W tej książce jest bardzo mocno opisany Mariusz Kamiński. Są bardzo mocne inwektywy w jego stronę. Okazuje się, że ojciec Michała Wypija recenzował tą książkę. Ta recenzja była bardzo pozytywna. Pan Michał Wypij nie chciał za bardzo opowiadać o tym fakcie. Natomiast tutaj też padły pytania między innymi o przyszłość Michała Wypija, o to, jak on będzie, czy on będzie startował w najbliższych wyborach samorządowych. Te pytania były przerywane przez przewodniczącego Dariusza Jońskiego. Uchylał te pytania, nie bardzo chciał też odpowiedzieć, dlaczego mają one zostać uchylone. Z tego, co dowiedzieliśmy się też, posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli, aby to przesłuchanie Michała Wypija było kontynuowane, dlatego że oni mają jeszcze szereg innych pytań, między innymi o spotkania, o których mówił Michał Wypij z politykami Koalicji Obywatelskiej, politykami PSL-u. Mówił, że w tych spotkaniach uczestniczyli między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, Borys Budka, w tym momencie wiceprzewodniczący komisji Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości wygłosił takie krótkie oświadczenie, w którym powiedział, że komisja nadal nie zgadza się na przesłuchanie tych świadków, czy włączenie tych osób w poczet świadków. Na to szybko też reagował przewodniczący Dariusz Joński, upominając wiceprzewodniczącego. Ja tylko też przypomnę, że to jest kolejne przesłuchanie przed komisją śledczą. Wcześniej przesłuchiwany był między innymi Jarosław Gowin i na tym przesłuchaniu też byliśmy, zadawaliśmy wówczas pytania, czy nie warto włączyć w poczet świadków, czy w poczet osób, które warto by było przesłuchać, właśnie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Rafała Trzaskowskiego, Borysa Putki. Wtedy przewodniczący Joński odpowiadał, że każdy świadek jest bardzo ważny, ale tych ludzi akurat nie warto włączać czy angażować do tej sprawy. Po godzinie 13 ma się odbyć kolejne przesłuchanie. Tym razem przesłuchiwany będzie Artur Soboń, który w ostatnich latach pełnił między innymi funkcję wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Natomiast przesłuchanie Michała Wypija, druga jego część, ma być kontynuowana najprawdopodobniej 5 lutego. Bardzo niewygodni są ci świadkowie, oskarżenia dla tej części, która chciała tutaj zaatakować PiS. Także bardzo ciekawie działa pan przewodniczący Joński. Jan Przemyłski obserwuje te sprawy na miejscu, będzie nam zdawał relacje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A my, proszę państwa, wracamy do rozmowy. Pan profesor Domański jest naszym gościem. Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. To jest w ogóle taka cała seria kolejnych podsuwanych gawiedzi ludzi z PiS-u, których będziemy tutaj gnębić. Mam wrażenie, że poza zaaresztowaniem posłów, ministrów Kamińskiego i Wąsika, no kolejne takie uzasadnienia pojawiają się do aresztowań, czy wskazania pojawiają się w czasie tych komisji śledczych. No i właśnie efektem będą jakieś spektakularne zatrzymania, aresztowania, no, po to, by co? By przestraszyć działaczy pisowskich, zniechęcić elektorat. I zdyskredytować w ogóle rządy Prawa i Sprawiedliwości. Dowiedziałem się dzisiaj o dwóch kolejnych komisjach. Jedna komisja w sprawie Komisji Smoleńskiej, która oczywiście będzie podważać ten wynik działania komisji ministra Macierewicza, a druga, którą ma kierować pan Giertych, dotycząca rządów PiS-u. Nie pamiętam, jak to się dokładnie ta komisja ma nazywać, ale taka komisja ma być powołana. Ta komisja smoleńska przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mnóstwo tych komisji jest, co oczywiście zgodnie z wszelkimi prawidłowościami, cały czas się odwołuje do tego słowa, dewaluuje wartość w ogóle komisji. Tak jak w tej chwili widzieliśmy te komisje, bo właściwie tego typu zarzuty, komisja wizowa konkretnie, można by wsunąć wobec każdego rządu, bo każdy rząd popełnia błędy, no doskonale wiemy.
To samo jest zresztą, jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne. No, chyba większość ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę, była pandemia, trzeba było wybory przeprowadzić w jakiś sposób. Był termin konstytucyjny. Był termin konstytucyjny i co jest celem tej komisji. Zwróćmy uwagę, że właściwie od początku rządów tej koalicji mieliśmy do czynienia tylko z przedstawieniem, próbą przeprowadzenia jedynej ustawy, to była ustawa wiatrakowa, która nie przeszła, która się z kolei zdyskredytowała i od tego czasu koalicja zaprzestała w ogóle jakiekolwiek inicjatywy w tym kierunku poza ustawą budżetową i koncentruje się na tym, co zapowiadała w wyborach, na tym, co nazywamy rozliczaniem. To jest główny wysiłek. Kiedyś znowu muszą przestać i co będzie wtedy? Ja sobie można zadawać pytanie. Będą musieli jakąś konstruktywną politykę, tak jak to się określa, prowadzić. No, pozostanie im jeszcze centralny port komunikacyjny i kilka tego typu inicjatyw, elektrownia atomowa, które można by zakwestionować albo przynajmniej przedłużyć, bo to jest to będzie ten substytut tego braku programu, ten zarzut z kolei wysuwany pod adresem głównie Platformy Obywatelskiej. Tutaj się jakby nic nie zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Brak programu jest z jednej strony cechą tych partii, które poszły do wyborów, ale z drugiej strony kwestią tego, że jest to bardzo szeroka koalicja i wszyscy się muszą zgodzić na jakieś działanie, więc szukamy najniższego wspólnego mianownika. Więc te programy, jeżeli chodzi o Lewicę, to ten program można nawet sobie zdefiniować, co tworzyć. No jest taki program nastawiony na trochę osłabianie nierówności społecznych, walkę o interesy tych kategorii, podobnie jak w przypadku PiS-u, lokują się na niższych szczeblach hierarchii społecznej. Natomiast generalnie problem polega właśnie na tym rozbieżności programowej między PSL-em a Lewicą, brakiem programu, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, nieokreślonym programie Polski 2050, bo tutaj żadnego programu nie może być, bo to nie jest żadna partia. Chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę, zadają sobie pytanie, to jest w ogóle kolejna kwestia do dyskusji, z czego to się wzięło. Więc to są te wszystkie elementy tej koalicji rządzącej, to co do której początkowo stawialiśmy sobie te pytania, jak długo to może trwać. Może trwać, bo jest jeszcze jeden czynnik łączący i ten najważniejszy, mianowicie te stanowiska, które się w tej chwili zajmuje, które są jednak jakby celem każdego polityka, co jest całkiem normalne. Ale panie profesorze, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tą komisją, która ma zbadać dlaczego, bo ja akurat śledzę temat, więc tam uzasadnienie dla powołania komisji, która ma zbadać pracę pod Komisji Smoleńskiej jest takie, że po pierwsze zostały wydane ogromne pieniądze, po drugie wnioski, które ta komisja wyciągnęła, są nierzetelne. No, to są tysiące stron badań, różnego rodzaju opisów i tak dalej. Ciekawe, czy one będą kwestionowane. Na przykład badania dotyczące stanu zwłok. W 2016 był ten proces od otwierania trumień, okazały się skandaliczne rzeczy, prawda? Na co poniekąd dał swój placet Donald Tusk, odmawiając rodzinom otwierania trumien. Część ciał była spalona, część ciał była według ekspertyz poddana takim uszkodzeniom, które sugerowałyby eksplozję. No i otwieranie tego zadaje takie proste pytanie, no, czy to nie jest na korzyść Putina? Dlaczego Polska rezygnuje z oskarżania Federacji Rosyjskiej o spowodowanie, sprawstwo tego zamachu i wraca do oskarżania samego siebie w momencie, w którym no, Władimir Putin grozi wojną całej Europie? No na pewno tak, bo jeżeli mamy dwie hipotezy alternatywne, może jeszcze kilka innych można wyróżnić, ale z jednej strony hipoteza Macierewicza, dajmy na to, był zamach, a jeżeli zamach, no to nikt inny jak Rosja, no bo kto? A z drugiej strony żadnego zamachu nie było, tylko tam kilka elementów takich. Tam, a, pogoda, piloci nie umieli. Samolot, ta. Może samolot, nie samolot, świetny, samolot rosyjski. No może nie przygotowany był, więc, ale nie, mamy, samolotu nie wolno oskarżać, nie? Tam jest, mamy, w tych tak, punktach no, jest, że samolot absolutnie genialny. Ale oczywiście przechodząc do meritum właściwie, jakie to ma konsekwencje dla państwa polskiego? No negatywne, podobnie jak ta walka w tej chwili, ale wywołana przez obóz rządzący, polegająca na rozliczaniu. Profesor Henryk Domański, socjolog, jest naszym rozmówcą. Panie profesorze, musimy znowu przerwać, ponieważ rozpoczęła się konferencja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.